Hej, hej, witam was w kolejnym odcinku Path of Exile. Oczywiście, numer 14, tak to jest właśnie. Co dzisiaj zrobimy? Zabijemy sobie jednego naprawdę silnego bossa. Wytłumaczę wam, jak doszedłem do tego poziomu, znaczy do tego questa, tak? Czyli mieliśmy zadanie, zaraz wam powiem, tylko znajdę... Oto. Gdybyśmy pokonali tych trzech bandytów, jak pamiętamy, jeden był tutaj, drugi tutaj i trzeci tutaj. Tutaj, przepraszam. Czyli zabiłem dwóch bossów, po czym... dwóch bossów zabiłem na antenie, tak? A jednego zabiłem na Twitchu i ten odcinek również możecie sobie obejrzeć z Wizarem. Po czym każdy z nich dawał nam jakiś tam amulet. Z tymi amuletami musieliśmy udać się do tego pana, Eramira. I on nam to zamienił na jeden klucz, tak jakby, którym otworzyliśmy w tym miejscu. Otworzyliśmy jakby, nie wiem jak to nazwać, taki trójkąt, który krył jakiegoś bossa. I w sumie to nie byle jakiego bossa, tylko krył Val Oversoul. Uwierzcie mi, dzisiaj wam pokażę, jak z nim walczę. I wy ocenicie, czy to jest słaby boss, czy dobry boss. Bo tyle się z nim będę pierdzielił pewnie, znając życie, tyle się naprzeklinam, że już przepraszam wszystkie niepełnoletnie osoby, które to oglądają. Pozdobywałem kilka fajnych rzeczy. Tutaj wszystko będę sprzedawał w tym momencie, bo to jest mi... Nic mi z tego nie jest potrzebne. Kurde, nie chcę tego. Nie chcę tego. No cóż. Zidentyfikujmy może ten pierścień, co on nam daje. Zamienimy go sobie na tego. Tylko oczywiście trzeba wyjść, tak? O, jeszcze nie sprzedałem. Chwilkę. Sorry za tą komplikację. Już to wszystko naprawiam. Okej. Oczywiście używamy tego. Jest to silniejsza broń. Aż 23 do 39. Zostawiłem tamtą starą broń. 16 do 30. No właśnie. No to nie ma o czym mówić. Sprzedajmy to wszystko. Maruszka jest nam niepotrzebna. Co to? Nie chcemy tego. Nie chcemy tego. I to tego też nie chcemy. Dobra, zaakceptujmy, zobaczmy, jaką mamy tutaj zbroję w... zbroję w skrytce. Dokładnie taką samą. To nam nic nie daje. 11 do 43, a tu 14 do 30. Wiecie co, zachowam obydwa te miecze. Właśnie. Kolejna rzecz, o której wam muszę powiedzieć. Już wam mówię, momencik. To wszystko mogę sobie poprzekładać. O! Dobra, kolejna rzecz, o której muszę wam powiedzieć, to jest... Nie to, człowieku. O! Mamy bardzo mało zręczności, jak każdy widzi. Bardzo, bardzo dużo siły, ale za mało zręczności i inteligencji. Więc, co sobie zrobiłem, w co postanowiłem pójść... Tak, tylko teraz... To? Nie. To. Postanowiłem sobie pójść tędy, całą tą mapkę przejść. O. Stąd poszedłem sobie górą, tu zdobyłem trochę inteligencji. Poszedłem tu, zdecydowałem tak zrobić. I co to nam da? Następny poziom pozwoli nam dodać sobie 30 do dexterity, czyli do zręczności, po polsku mówiąc. A co nam da 30 do zręczności? Mamy 50, czyli jak dodamy sobie 30, będziemy mieli 80. Będziecie mogli sobie pozakładać te wszystkie różne miecze i zbroje, które ja teraz sobie sprzedam. Akurat to sobie sprzedam. To, o, dobra. Posprzedawajmy to wszystko. Okej, to lecimy. Ja się z wami przywitam, jak już dojdziemy do bossa, bo to trzeba po prostu przejść, kurde, z 3 poziomy, 4 poziomy w tej piramidzie. Ja nie będę nikogo zabijał, tylko się tak jakby prześlizgnę. I miejmy nadzieję, że dam radę pokonać tego bossa. Na to liczę. Dobra, co do zobaczenia. What the... Ale tutaj cicho.
za cicho. Oho, na razie. Frajerzy. Gdzie ja lecę? Dobra, tędy. Dobra, uciekaj, młody, uciekaj. O, w lewo sobie pójdziemy. What the fuck? Wow, spokojnie, ludzie. Ale was wpiput. O, ale teraz, jeżeli będziemy musieli się cofać, to mamy przepieprzone. Przejebane będziemy mieli, powiem szczerze. Jak się będę musiał cofnąć, fuck. Nie, dobrze. O, jest. A to jest level 1. Nie, niemożliwe. What the f... Nie mów, że ja po prostu musiałem iść do tyłu. Bo się po prostu zastrzelę. Okej. Dasz radę, młody, opanuj. O, pięknie go zrobił. Niczym zawodnik NFL. Jakby moduł urodzenia, proszę bardzo. Grał w futbol amerykański, takich wymijam. Pójdziemy sobie tutaj w prawo. Aha, czyli jednak musiałem iść po prostu do tyłu. No zajebiście. Jak to człowiek ma się nie denerwować? Weźcie, spieprzajcie mi stąd, dziady jedne. Złamasy. Ups. No nie, naprawdę musiałem iść po prostu do tyłu. Od portalu. Super wciul. O Boże. Okej. La. Ej, to nie są żarty, ja nie wiem gdzie iść. Czekajcie. Jestem tutaj. Ale ze mnie idiota. Ja miałem tam iść, dobrze szedłem. Siemano chłopcy, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tak, możecie iść za mną. Proszę, idźcie w moje ślady, proszę bardzo, zapraszam. Nie zadaję się z wami, prostacy. Na dzień dobry sobie dajemy w mordę. Gdzie to jakaś dyplomacja? Proszę, jestem pacyfistą, dzisiaj nie będę się z wami bił. Ale ze mnie dobry człowiek. Ale mnie ktoś spowolnił. O, dostałem jakiś accomplishment. Co się blokowałem? Super, znaczy odblokowałem. To bardziej po prostu dostałem jakiegoś, nie wiem, nagrodę. Dobra, schodzimy do poziomu numer 1. What is in here? Kędy iść? Zaryzykuję znowu w lewo. Ależ proszę zobaczyć. Typowy pacyfista. Nadstawia drugi polik. Nie mówię, że to jest ślepa uliczka, dziękuję. Jakoś dajemy radę, ludzie, słuchajcie, dajemy. Dzięki. No to generalnie mam przepieprzone. Ależ zaczekajmy. Nie traćmy nadziei, on jakoś się wydostał. Ależ on ma klasę. Życie idzie w złą stronę, ale podąża dzielnie swoim jednym wyznaczonym szlakiem. Dla niego nie ma słowa zła droga. Nie ma słowa odwrót. O, madafaka. O, fuck. Hell no.
Uciekłem. Dobra. Proszę, żeby to było tutaj. 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 O, jestem gdzieś. Tylko gdzie? Czy ja dobrze idę? Pytanie, na które zaraz poznamy odpowiedź. Ależ on ich wyminął. Ha. Dziękuję bardzo. Niech się zajmą czymś chłopaki. O, pięknie, coś tutaj jest. No, czemu nie skaczesz, łochu? No, co on zrobił? Co za debil. Ja pierdolę, okno mi się zawiesiło. Kurwysyny. Zwykłe polisko, myszka, mieliny. Dobra, jeżeli po dobroci nie chcą, to będzie trzeba ich napieprzyć wszystkich. Dobrze, suki, padajcie. Proszę, jakie kurde berło tutaj dzierżę w ręce. No gin złama się. Proszę, jak z backhanda dostał. Motherfucker, chodź tu. Skurwysynu. Dobra, lecimy dalej. Która pizda nam się sprzeciwi. No chodź, szmato, bo mnie zdenerwowaliście już w tym momencie. No właśnie, no i co, i co, i suko. I teraz się przebrała miareczka, co? Już nie jesteś taki cwany. Skakał, skakał i teraz kurwa sraka w gaciach, nie? No chodźcie. No chodźcie, kurwo, chodź tu szmato, nie będę cię gonił. Oj, coś cię chyba nie pykło, żeby mnie zabić. Suko. Bum z berła, szmato. No, i czyściutko, wszystko piknie. I nie było tak źle, jakby się mogło wydawać. No, ja się was nie boję dzisiaj. I co? I już, kurde, jak was pobiję trochę, to uciekacie zaraz, nie? Cieniasy głupie. Ten, co najgłośniej szczeka, często pierwszy spierdala. I tak to jest, ludzie. Tak to, kurde, jest. No dobrze, z wami też się tutaj rozprawię. No, chodź, no. Myślisz, że tobie nie dam rady, ty? Szmacino głupia? Może nie dam. Bo muszę to załatwić taktycznie. O! Tam, gdzie jest ciasno i tylko jeden mnie może dorwać, albo dwóch, proszę bardzo, jak sobie nie radzę ze mną. Proszę bardzo! Chodź tutaj do taty, no chodź, pięknie. Teraz ten łucznik w pizdę dostanie, bo mnie naprawdę denerwują ci łucznicy. Na dwa hity szmaty mamy.
O, tego na 3, twardszy był. Co ja tam podniosłem? Nie chcę tego w pip. No chodźcie. Kurde, myślałem, że będą o wiele silniejsi. Oni są tacy słabi. O, na hita ich mam wszystkich. No dalej, bo ja się spieszę tutaj. Ludzie chcą zobaczyć, jak zabijam bossa, wy mnie tutaj dupę zawracacie. Bądźcie kulturalni, po prostu pójdźcie spać. Jak wam grzecznie każę, tak? Zapraszam, zapraszam. Ja chętnie się z wami potłukę. Coś czuję, że to trzeba iść i tak przez most, więc pójdziemy do mostu. Jak można nie trafić takiej wielkiej bestii? Ja tego nie rozumiem. Rozumiem takiego małego pierdziela na podłodze, ale kurde, bestii 3-metrowej on nie może trafić, no bez przesady, człowieku, kurwa, kup sobie okulary czy coś, nie wiem. Optyk zaraz za rogiem jest. No, chodźcie tam. Chodźcie do papy. Cisza tutaj jakby, nie wiem, przynajmniej jakbym ich wszystkich powybijał wczoraj. A tu widać jednak jest trochę bestyjek. Tym razem idziemy w prawo. Życie sobie dodam. No. W prawo jest zawsze dobrze w prawo iść. W prawo jest dobre. No, powiedz mi, że dobrze idę, powiedz mi. Już chcę to usłyszeć. Na. Gdzie jesteście, drzwi? O, dzień dobry. Moja wieżyczka zawsze wszystkich rozwala. Morda złama się, chodź tu. Czy ja mam... Miałem chyba strzałę dokładnie w czole. I jakoś nic mi nie było. Na hitka, dobrze. O tak, chodź na hita. Wiecie co, pod expie sobie trochę. Bo przynajmniej wtedy będę miał pewność. Znaczy pewność. Będę miał więcej doświadczenia, czyli będę mógł sobie dodać jakiegoś skilla, bo nabiję poziom. A jak nabiję poziom, to sobie dodam zręczność. I wtedy będę miał tą super zbroję, nie? Także jest trochę plus właśnie ekspienia sobie w takich... zanim się dojdzie do tego bossa. O! Następne drzwi. Do the wetlands. No nie mówcie mi tak. Czy ja w ogóle szukam w złym miejscu, czy jaki chuj? Nie no, w dobrym miejscu szukam, kurde. Fucking hell. Przecież się miałem iść po prostu do przodu. Dobra, już wiem gdzie iść. Teraz się dopiero zorałem, gdzie trzeba naprawdę iść. Mianowicie, kurde, powinienem iść tam, gdzie poszedłem na początku, czyli za siebie, nie przed siebie, za siebie. Były takie drzwi,
Tam będzie wejście do piramidy. Dopiero się teraz zorałem. O Bożuś, przekochana. Mi tu lata świetlne zajmie, zanim ja kurde dojdę do tego bossa, co dopiero zabić tego bossa. Jeszcze ktoś chce w pizdę. Ja chętnie. Szmato. Tu pamiętamy, ładnie wyczyszczone było. Oczywiście, proszę, proszę, leżą sobie skarby, a ja ich nie zbieram. No ale po cóż mam taki złom zbierać? Skarby to są pewnie dla pierwszych poziomowców, takich, znaczy pierwszych poziomowców. Ludzi z pierwszego aktu. My już w drugim akcie to szlachta. Nie zajmujemy takimi pierdołami. Jakieś konkretne rzeczy tutaj wolimy sobie pozbierać. Skąd wyście się wzięli? Jak ja was przed chwilą ubiłem? Się rodzicie? W tej gównianej jaskini? O, fuck. Widzę, że naprawdę jakaś impreza jest. Surprise, surprise, bitch. Mów mi, mistrzu, szmato. Oh yeah. O, tu musimy iść, w głąb. To będzie przygoda. Dobra, momencik, momencik. Musicie zaczekać sekundeczkę po prostu. Tutaj będę coś sobie sprawdzał na internecie. Dobra. Pam 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 pam. Nie mogę normalnie jak człowiek, musiałem tam wskoczyć. Dobra, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. Chodźcie, suki, szmaty. Najpierw oczywiście się wieże niszczy. Nie wiem, czy znacie tą taktykę, czy byliście już w tych poziomach, ale trzeba najpierw oczywiście wieżę niszczyć, bo ona coś tam daje. Nie jestem pewien co. Sam nie jestem pewien, ale coś na pewno daje. Sprowadzę na was deszcz, szmaty. Przyznam, bo ja już byłem u tego bossa, do którego idziemy dzisiaj. A mianowicie teraz, dokładnie w tym momencie. Wiecie co? Tutaj się nie da. Po dobroci, tutaj trzeba po prostu cisnąć wszystkich równo. Mimo, że to zajmuje dłużej, trzeba ich po prostu cisnąć jak szmaty, bo inaczej się nie przejdzie, jak się nie wyczyści. Dobra, tamtego zostawię. Nie będę tutaj ich na chama przywoływał do siebie. Tylko tych, co ewidentnie już muszę tutaj z nimi skończyć, żeby sobie dać radę ogólnie. Tutaj jest dobrze się schować, wiecie? Dobra, teraz sobie wyjdziemy na sekundę. Zwabić, o właśnie tamty. Aj, nie chcę przyjść, dobra, idą. Mam tylko jeden.
Dobra, jakoś to idzie, powiem wam szczerze. Nie jestem tutaj widać najlepszym strategiem, ale jakoś sobie radzę. Dobra, w którą stronę by tutaj pójść? Dobra, jesteśmy po drugiej stronie. Dawaj, dociśnij ich, dobra, teraz po kolei. Żebym nie zapomniał o tym zwoju, dobra. Padajcie, padajcie, padajcie! Łahahaha! Piknie. Pusto, dobra. Widzicie, że ja tutaj tylko tak obchodzę, żeby to obejść. Ale tutaj się nie przejmuję zbytnio zabijaniem. Zabijam, jak już mówiłem, tylko tych, co muszę. Żeby sobie przejść spokojnie. A tych, co zostali z tyłu, to się nimi zbytnio nie przejmuję. Wow. Tutaj czuję, że będzie problem. Dobrze, zdążyłem w porę przywołać ten. Przywołać ten kurde cały. Mój, jak to się nazywa? Kurde. Tą wieżyczkę, o to mi chodziło. Dobrze. Czuję, że to jest jakiś imba właśnie taki ten. No nie to, ale też może być. Dobra. Już jest spokój. O ty szmato, zniszczyłeś mi wieżę. To poczuj teraz kurwa mi gniew dziwko. O jest, pięknie. Następny poziom. Łe. Okej, oczywiście już wiadomo, co dodam. Apply. I teraz zobaczmy statystyki. 80. I dodamy sobie, bo to możemy level up. O! I jest wejście następne do następnej tutaj, następnego poziomu, mianowicie do piramidy. Hu. Trochę się coś czuję z nimi tutaj też, na tranżole, żeby dojść. Ha, żeby dojść. Nie, chodziło mi, żeby dojść do bossa. I wieżyczka oczywiście zrobi z nimi porządek. Chodź, nie uciekaj teraz. Imba, gdzieś był imba. Bumby. O! Przejście do następnego poziomu. Hu. Oczywiście, że przejdziemy do następnego poziomu. Zawsze i wszędzie. Dobrze, teraz atakować, kurde. Dawaj, Roman.
O, coś tutaj jest fajnego. Jakiś Immortal Call, tak zwany. O proszę, to zabijałem was. Zaraz sprawdzimy, co to był ten Immortal Call. Call. Co to znaczy call? Dlaczego myślę, że trzeba iść tam, gdzie się świeci ta wieżyczka? Zawsze tam, gdzie się coś świeci, kurde, trzeba tam iść. Albo może nie zawsze, ale z reguły. Taka jest przeważnie reguła na... co to jest? Okej. Wyśmienity skill. Będę odporny przez jakiś tam okres czasu kompletnie na ciosy. Na pewno sobie to wsadzę. Muszę tylko następny ten itemek. Następny gen. Nie masz many, ziomuś? Dobra, sobie łyknij maniurkę. No dalej, znajdźcie mi to przejście do następnego poziomu. Kurde. Dziwne jest, że cały ten Pan Mroku, czy kogokolwiek ja mam tam zabić, otworzyłem już to przejście, czy jak to chcecie nazywać, no nie wiem. O, jest następne przejście. Dawać mi tutaj, nie chcę się z wami bić. Idziemy bezpośrednio na bossa. O, nie lubię tych roślinek, one są drażniące. Ogólnie nie lubię potworów w tej grze, ani bossów, nie lubię tej gry. Ale jest wciągająca. Fajnie się w nią gra. Kurde, szkoda, że ta, jakby ta fabuła nie jest powalająca, nie jest coś takiego jak w Diablo, nie wiem. W Diablo 2 oczywiście. Czegoś brakuje tej grze. Taka jakby, może to, że to jest po prostu zwykła online, takie wrażenie daje. Nie czuję się jakby tą postacią, nie mogę się cały czas wczuć. Czuję, że to jest moja postać, czuję, że to jest coś fajnego, ale jeszcze nie czuję tego, że tworzę jedność z tą postacią. Tego właśnie nie czuję. A każda gra powinna wywoływać według mnie właśnie takie uczucie, że jest się tym graczem, że czuje się to samo co on w tych najgorszych sytuacjach. Tu był jakiś skok, to nie była... wina OBS-a, który mi nagrywa to wszystko, tą całą podróż. Oj, o to chodziło. Wieżyczka i wszystko, kurde, staje się łatwiejsze. No i cisną mnie te kurde, te kwiaty głupie. Z daleka. O, zmierz się ze mną. Brudasie. A, dlatego mi tak cisnęły, bo jest ich tutaj chyba z 50. O! Ale fuks. Czekajcie, to nie są... Nie, to nie jest moje przejście, dobra. Pyramid Apex, idziemy. Dobra, tutaj trzeba zabić tego bossa. Dobra, jest. Witam was już z powrotem. Przeszedłem dość daleką drogę, żeby się tutaj dostać.
Otwieramy to. O to mi chodziło, o ten trójkącik. Zaraz stąd wydobędzie się boss. Zapraszam was w tą podróż. Zdobyłem poziom, czyli zdobyłem doświadczenie. Już sobie zrobię tutaj portal, ponieważ to będzie, kurde, mordercza walka. Ja już czuję, kurde, to wreszcie to podniecenie, które właśnie nam towarzyszy. Dobra. Bijemy go. Kurde, tu trzeba taktykę zastosować. Trzeba go chwilę bić, a później uciekać. Zdobyłem też taki fajny gem, który pozwala mi, nie wiem, daje mi jakby taką na chwilę nieśmiertelność, można by powiedzieć. O, bijesz i odskakujesz. To jest taktyka na tą grę. A, tutaj trzeba cały czas być w ruchu. Którego z ognia potraktujemy i doskok ku. Oj. Dobra, odskok, do właśnie, bo on już się na nas czaił. Ależ potężna bestia. Prawie mu nic nie zabieram, zobaczcie. To jest mój najlepszy atak. Prawym go tutaj biję. Zjadam prawie... Całą manę zjadłem na tym. Wypiłem dokładnie. A kurde, go tutaj nic nie rusza, no. Jak to żyć, panie premierze? Oj, nawet te kwiatki są dość dobre. O! No nie, on sobie więcej tych przydopasów zrobił. Złama spieprzony, dawać go, lejem go. Ciśnij, dobra. Odskoczyć, uderzyć raz. No chodź, tuż ma to, ja cię nie będę gonił po pół planszy, bo mnie tutaj próbuje zabić. O, ale mnie tutaj czymś napromieniował. Masz to, gryź piach. Żryj gruz, cyganie. Chodźcie! Tygan. Ło, mordor! O fuck, on sobie zrobił przydupasków. Co nam zostaje, jak nie uciekać? O fuck. Pięknie, moja wieżyczka będzie cisnąć jego lamusów. Ale nie fortuna. No dobrze, uciekliśmy na chwilkę, to dosłownie na chwileczkę, żeby zrobić kilka rzeczy dosłownie. Okej, to możemy sprzedać. Aj, kurde, nie w to wszedłem. To możemy sprzedać, to też możemy sprzedać. Akceptuję każdą twoją ofertę, stara pryczo. Okej. Na to nie mamy jeszcze doświadczenia. Ja pierdziu. Brakuje mi trochę czerwonych slotów, wiecie? Nie, na razie sobie to zostawię. Za to nie wiem jak to. 22 do 39, 14 do 30. Nie ma sensu brać tego miecza. Zostawimy sobie tak jak jest. To co daje? Okej. Mamy jakiś wolny zielony? Mamy. Wsadzimy sobie go tutaj. Czerwony. Co mi jest nieprzydatne, a jest czerwone? Dobra, nic mi stąd nie zniknęło. Dobra. A, jednak. A nie, sorry. Fajnie to wygląda, fajnie. Ale to mi się przyda. Coś kozackiego.
To sobie tutaj wsadzimy, a to damy z powrotem. Okej. Dobra, lecimy. Czy mamy jeszcze gdzieś jakiś wolny zielony? Nie mamy. To musimy lecieć tak, jak jesteśmy. Ja tam wpadam. Mam nadzieję, że mu się życie nie odnawia, bo to będzie z bez kitu już przesada. Nie odnawia mu się, na szczęście, całe szczęście. Fuck. Aj, i padłem. Się porwałem, kurde, z motyką na słońce. Ale już wchodzimy. Od razu i portal. Trochę rozsądniej trzeba to rozegrać tym razem. Sprawdźmy to E. Stary, jak ty to robisz? Naucz mnie tego, nawet że jesteś moim przeciwnikiem, proszę to. Mam pytanie, czy ja go cisnę w ogóle tym moim głupim... moją głupią wieżyczką? Nie trafisz... O, fajnie, teraz pływam. O tak. Tylko ja potrafię pływać. O, nie mogę używać skilli, a mogę. Już myślałem, że był jakiś większy lag. Masz, żryj to, cyganie. O, dzień dobry. Chodź do mnie, a nie ja będę do was chodził. Nie mogę, kurde, zbytnio się na nich zatrzymywać. O właśnie, bo on mnie będzie trafiał. Wciute. Skurwysyn, no ja pierdolę, jak on to robi. Aj! Dawać szybko! Do ataku! Bum. Sobie włączę. Jak? What the fuck? Miałem mieć nie, kurde, odporny na ciosy. A, zapomniałem, to były przecież ciosy fizyczne, a on mi właśnie zadał obrażenia magiczne. To wszystko wyjaśnię, dobra. Już wszystko wiem. Jest to skill bezużyteczny, motherfucka. Biegamy. Już dwa razy padłem przy tym szmaciarzu, dawać mi go. A, żypiach. Take this. Niedługo mi się będą kończyć portale, więc będę musiał je sprzedawać za dwoje identyfikacji. Jak robiłem przy Marvel. A to nie było nic dobrego. O, fajnie. O ty ciulu. Ten to potrafi sieknąć. O nie rób mi tego. No i znowu, życie się kończy. Teraz wyglądam, kurde, jak ten króliczek Energizera. Cię świecę. Oj, co ty robisz? Idź stąd, nie chcę ciebie. O, już padłem, wiedziałem. Ja pierdziu. Który to już raz ja padłem? Czy ja mam jakiś portal? Mam, dobra. Dawaj. Okej. Okay. Mam szansę, bo teraz, kurde, on jest bezbronny przez chwileczkę. Dobra, jest szansa. Padaj, szmato, padaj. Ojojoj, okno mi się zmniejszyło, czekajcie. Może być lekki lag. Ale nie było zbytnio laga. Dobra, już jest na wyczerpaniu. Kurde, już go mam. Trzymam go za jądra, tylko jeszcze muszę to wykończyć. Muszę mu je wykręcić. To było bardzo złe porównanie. Co ja... Okej, za to porównanie cofam. Powiedzmy. Szmato... Nie spodziewałeś się mnie tutaj tak wcześnie, he? Tak myślałem, że będziesz mnie walił z tego. Póki nie sieka mnie tym... O właśnie, tym, to jest dobrze, nie? Bez doskoku go trzeba. Nie trafił mnie ani razu tamtym.
Dawać, dawać, dawaj, dawaj, ciśnij, 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 kurwa, ciśnij go, gnoju, padłeś. Zsipałe złama się. O to chodziło, o to właśnie chodziło. Za wszystkie przekleństwa i to, co powiedziałem. Przepraszam, bądź nie biorę za to odpowiedzialności. Pięknie, pięknie, pięknie. Padła suka, o to mi chodziło, to był naprawdę, to była przygoda, to był boss, nie? To można nazwać, takiego bossa można nazwać bossem. Marvel przy nim może ssać dzidę po prostu. Bo jest niczym i nikim. Dobra, zobaczymy ile możemy stąd pozabierać. Pozabierajmy jak najwięcej. To ma duży evasion, to zabierzemy. Nie sądzę, żebyśmy mogli zabrać wszystko. No, kilka rzeczy nam zostanie. Jaki quest? Okej, okay, czyli tutaj mamy otwarte. Rozumiem, że tym przejdziemy do trzeciego aktu. Sprawdźmy to, ja wam tutaj zaraz otworzę te drzwi. Okej. To i tak nic nie da, dobra. Otwieramy te drzwi. Quest completed. The City of Sarn, uwaga. Co to jest? Fuck, ale pierdzielnęło. Okej. Z tego miejsca pożegnam się z wami. Dzięki wielkie za to, że oglądaliście mnie. Proszę, zostawcie jakiś komentarz. Zostawcie cokolwiek. Lajka może, subskrypcję jakąś. A ja wam pożegnam się z wami takim przywitaniem, a mianowicie przywitaniem w akcie trzecim. Już w następnym odcinku pokażę wam, jak znajduję ten obóz. To będzie bardzo szybki odcinek, ale pokażę wam, przedstawię ten obóz, co, gdzie i jak. Także do zobaczenia. Na razie.